To jest szóstka. Szanowni Państwo, teraz powinniśmy przejść do procedowania druku nr 7 przez 309/2013, ale do przewodniczącego wpłynął wniosek grupy radnych o zdjęcie projektu uchwały nr 7 przez 309/2013. Odczytam. Na podstawie paragrafu 10 ust. 2 regulaminu dzielnicy 10 wnioskujemy o zdjęcie projektu uchwały nr 7 przez 309/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Soszowice do realizacji w latach 2014-2017. Będziemy zatem najpierw głosować ten wniosek. Przegłosowanie tego wniosku na tak powoduje, iż nie będziemy w ogóle głosować projektu autorstwa Komisji Środowiska. Ja dodam tu jeszcze, że ten wniosek dotyczy projektu przygotowanego przez Komisję Infrastruktury i Ochrony Środowiska. I zarazem wśród radnych, którzy podpisali ten wniosek o odstąpienie od procedowania tegoż projektu uchwały, jest również pan przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ten wniosek cieszy się też moim poparciem i myślę, że jest zdaniem radnych z osiedla Tiny jest jednolite, a projekt uchwały dotyczy właśnie inwestycji na Klinach. Zatem, Szanowni Państwo, kto jest za poparciem tego wniosku, czyli zarazem nieprocedowaniem w ogóle uchwały następnej, czyli 7 przez 309, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Tym samym stwierdzam, że wniosek został przyjęty i odstępiliśmy od procedowania druku 7 przez 309/2013.